Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wodą. Od czasu do czasu przechodnie i udający się do świątyni dawali im jakąś jałmużnę, żeby mieli z czego żyć. A od czasu do czasu wstępował do sadzawki anioł Pana, który poruszał nią. A pierwszy, który wskoczył do wody lub został do niej popchnięty, odzyskiwał zdrowie. A stało się później tak, że znowu anioł pański wstąpił do sadzawki i poruszył wodą. I kolejny chory został uzdrowiony. O, mogę widzieć! Aleluja! Ten człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go. Czy chcesz być uzdrowiony? Panie, nie mam żadnej osoby, która by mnie wrzuciła do sadzawki, kiedy anioł przychodzi i porusza wodę. Zawsze ktoś inny przede mną z tego korzysta. Rzeczy mu Jezus. Wstań, weź swoje łoże i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął swoje łoże i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego, dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. A on odpowiedział mi, ten kto mnie uzdrowił rzekł, weź łoże swoje i chodź. Pytali go. Hej, kto ty jesteś? Kto cię uzdrowił? Dzisiaj jest sabat. Ja nie wiem. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego. Zostałeś uzdrowiony, a zatem nie grzesz, żeby ci się nie stało nic gorszego. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I to dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że uczynił to w sabat. Jezus mnie uzdrowił. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Bóg czyni cuda? Nie mam nikogo, żeby mnie ktoś wrzucił do wody. Ja się ciebie nie pytam. Chcesz czy nie? Ostatnia szansa.